Witamy i zapraszamy do zapoznania się z serią edukacyjną zatytułowaną Witamy w Medicare. Program ten jest prezentowany przez WI Department of Health Services, który obsługuje stanowy program pomocy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych lub SHIP, lokalną usługę publiczną dla osób z Medicare. Każdy stan posiada program SHIP. W Wisconsin można uzyskać bezpłatną i bezstronną pomoc w zakresie Medicare od lokalnych doradców SHIP lub jednej z naszych bezpłatnych infolinii. Slajdy do tej prezentacji można pobrać klikając łącze w opisie filmu na YouTube lub odwiedzając stronę Educational myślnik videos, myślnik for, myślnik Medicare, Outreach. Projekt ten jest wspierany przez dotację z federalnego programu Administration for Community Living. Ten program zawiera przegląd Medicare i jest podzielony na sześć sekcji. Informacje te można znaleźć bardziej szczegółowo w podręczniku Medicare and You Handbook, który jest wysyłany pocztą do osób z ubezpieczeniem Medicare, i można go również znaleźć na stronie medicare.gov. W celu łatwiejszego zrozumienia zachęcamy do oglądania części tej serii w kolejności. Witamy w części szóstej tej serii. Ta sekcja będzie zawierać informacje o programach Medicare dla osób o ograniczonych dochodach, wskazówki, które pomogą Ci chronić się i zapobiegać oszustwom, a także przegląd i listę dostępnych zasobów. Wiele osób korzystających z Medicare staje przed wyzwaniami związanymi z opłacaniem opieki zdrowotnej i leków na receptę. W rzeczywistości często słyszymy o ludziach, którzy muszą wybierać między płaceniem za artykuły spożywcze, a płaceniem za opiekę zdrowotną lub leki. Jeśli znasz kogoś, kto znalazł się w takiej sytuacji, powinieneś wiedzieć o kilku ważnych programach Medicare, które mogą mu pomóc. Poniższe trzy programy mogą być pomocne dla osób o ograniczonych dochodach. Plany Medicare Savings Plans zapewniają pomoc ze strony państwa dla osób o ograniczonych dochodach i zasobach. Jeśli się kwalifikujesz, Twoja składka Medicare część B zostanie opłacona za Ciebie. Niektóre osoby mają również opłacone składki i wkłady własne Medicare w zależności od dochodów i majątku. Extra Help to program Medicare, mający na celu pomóc osobom o ograniczonych dochodach i zasobach przy pokryciu kosztów leków na receptę Medicare. Osoby, które się kwalifikują, otrzymają pomoc w opłacaniu składek, wkładów własnych i dopłat w ramach planu część D w oparciu o ich dochody i majątek. Nie będą one również musiały opłacać luki w zakresie ubezpieczenia ani kary za opóźnioną rejestrację. W ostatnim odcinku serii omówiliśmy WI Senior Care. Jest to kolejny program, który może pomóc osobom o ograniczonych dochodach. Poziom pomocy w ramach tego programu będzie zależał od rocznego dochodu danej osoby. Każdy program pomocy finansowej ma inne wymagania kwalifikacyjne. Kliknij linki lub zadzwoń pod podane numery, aby dowiedzieć się, czy możesz uzyskać pomoc w ramach tych programów. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z lokalnym specjalistą do spraw świadczeń, aby uzyskać indywidualną pomoc. Chroń się i zapobiegaj oszustwom. Oszustwa i nadużycia związane z Medicare zdarzają się, ale jest kilka ważnych rzeczy, które można zrobić, aby im zapobiec i zapewnić sobie ochronę. Wisconsin Senior Medicare Patrol sugeruje podjęcie kilku kroków: Krok pierwszy: chroń siebie i innych przed oszustwami związanymi z Medicare. Nie podawaj swojego numeru Medicare, chyba że swojemu lekarzowi lub innemu dostawcy Medicare. Traktuj swoją kartę Medicare jak kartę kredytową. Uważaj na kradzież tożsamości. Należy pamiętać, że personel Medicare nie zadzwoni ani nie odwiedzi nikogo w celu sprzedaży czegokolwiek. Zachowuj ostrożność w przypadku ofert bezpłatnych usług medycznych. Pamiętaj, jeśli coś brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe, prawdopodobnie takie jest. I przekaż to dalej. Podziel się tymi nakazami i zakazami z przyjaciółmi i rodziną. Krok drugi. Wykrywaj oszustwa Medicare, przeglądając powiadomienia podsumowujące Medicare. Jeśli zarejestrujesz się na mymedicare.gov, będziesz mieć dostęp do swoich osobistych informacji Medicare online. Zachęcamy również do prowadzenia osobistego dziennika opieki zdrowotnej, w którym można śledzić wizyty u lekarza i usługi. Zabieraj go ze sobą na spotkania. Potem możesz porównać powiadomienie podsumowujące Medicare ze swoim dziennikiem. Powiadomienie podsumowujące Medicare MSN jest wysyłane kwartalnie do osób z Medicare. Pamiętaj, aby sprawdzić je po otrzymaniu. To nie jest rachunek. Sprawdź poprawność nazwy, adresu i numeru Medicare. Czy otrzymałeś usługę? Także to porównaj ze swoim dziennikiem opieki zdrowotnej. Upewnij się, że twój wniosek został rozpatrzony i wypłacony. W przypadku odrzucenia wniosku należy skontaktować się z gabinetem lekarskim, aby upewnić się, że wniosek został prawidłowo zakodowany. Jeśli nie, gabinet lekarski może ponownie złożyć wniosek. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, przysługuje Ci prawo do odwołania. Termin na złożenie odwołania wynosi 120 dni. Krok trzeci. Zgłaszaj wszelkie podejrzenia oszustw lub nadużyć związanych z Medicare. Jeśli zauważysz coś na rachunku, co nie wydaje się prawidłowe, pierwszą rzeczą do zrobienia jest skontaktowanie się z dostawcą usług w celu omówienia swoich obaw. Pamiętaj, aby zebrać dokumentację, taką jak osobisty dziennik opieki zdrowotnej, wyciągi z rachunków i powiadomienie podsumowujące Medicare. A jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z WI Senior Medicare Patrol, aby uzyskać bezpłatną i poufną pomoc. Zadzwoń pod bezpłatny numer 1-888-818-2611. W tej sześcioczęściowej serii omówiliśmy wiele informacji, więc zanim zakończymy, zróbmy szybki przegląd opcji ubezpieczeń, o których się dowiedziałeś. Pamiętaj, że istnieją dwa sposoby uzyskania ubezpieczenia Medicare, Original Medicare lub Medicare Advantage Plan. Original Medicare obejmuje część A i lub część B. Można również dodać dodatkowe ubezpieczenie, takie jak polisę Medigap, która wypełnia luki Original Medicare. Możesz również zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia Medicare na leki na receptę, część D lub Senior Care. Możesz też zdecydować się na objęcie ubezpieczeniem w ramach planu Medicare Advantage, który obejmuje część A i część B usług i dostaw zwykle obejmujące część D. Do niektórych rodzajów planów Advantage można dodać ubezpieczenie pokrywającego koszty leków, jeśli nie jest ono jeszcze uwzględnione. I pamiętaj także o tej opcji dla senior care. Na tym kończy się część szósta programu Witamy w Medicare. Mamy nadzieję, że te informacje były pomocne. W następnej części tej serii omówione zostaną podstawy Medicare, w tym części A i B Medicare. Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Wisconsin State Health Insurance Assistance Program lub SHIP, lokalną usługę publiczną, która zapewnia bezpłatną i bezstronną pomoc osobom z ubezpieczeniem Medicare. Jeśli masz pytania dotyczące Medicare, zadzwoń na jedną z naszych bezpłatnych infolinii lub skontaktuj się z lokalnym doradcą SHIP Medicare już dziś. Nie musisz robić tego samo.